Skryłem w sercu moim wyrok Twój, abym nie zgrzeszył przeciw Tobie. Księga Psalmów 119:11. Biblia. Ta książka, Biblia. Ta książka zawiera myśli Boga i stan człowieka, i drogę zbawienia, los grzeszników i szczęście wierzących. Zawiera światło, aby skierować Cię, pokarm, aby posilić Cię, i pocieszenie, aby Cię rozweselić. Jest to mapa podróżnika. Biblia to laska pielgrzyma. Biblia to kompas pilota, to miecz żołnierza i niebiańska konstytucja chrześcijanina. Jest to kopalnia bogactwa, raj chwały i rzeka przyjemności. Jej doktryny są święte, jej nakazy są wiążące, jej historie są prawdziwe, a jej decyzje są niezmienne. Tutaj raj jest przywrócony, niebo jest otwarte, a bramy piekła są ujawnione. Chrystus jest jej wielkim tematem, nasze dobro jest jej motywem, a chwała Boża jest jej zamiarem. Jest ona dana dla Ciebie, dla życia, pozostanie otwarta na sądzie i będzie pamiętana na zawsze. Powinna wypełniać Twoją pamięć, rządzić Twoim sercem i prowadzić Twoje stopy. Opisuje najwyższą odpowiedzialność, nagradza największą pracę i potępia wszystkich, którzy nie czynią użytku z jej świętej treści. Czytajcie ją, aby być mądrym. Wierzcie, że jest pewna i absolutnie wystarczająca i praktykujcie ją, aby być świętym. Czytajcie ją spokojnie, często i z modlitwą. Ta książka, Księga Ksiąg, Księga Boża, Biblia jest objawieniem Boga dla człowieka. Ta księga oświadcza. Po pierwsze, w Rzymian 3:23 wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Po drugie, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Jana 3:3. Po trzecie, 1 Koryntian 15:3-4. Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia według Pism. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3, rozdział 16, werset. Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. Ewangelia Mateusza 4, rozdział 4, werset. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Mateusza 24:35. Skryłem w sercu moim wyrok Twój, abym nie zgrzeszył przeciw Tobie. Księga Psalmów 119:1.